Witamina A to potoczne określenie kilku związków organicznych. Inne jej nazwy, które są często używane, to beta-karoten, prowitamina A lub retinol. Najwięcej funkcji aktywnych wykazuje retinol pochodzenia zwierzęcego, natomiast beta-karoten pochodzenia roślinnego wykazuje mniejszą aktywność. Warto jednak dostarczać do organizmu zarówno witaminę A pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego. Jakie najważniejsze funkcje w organizmie pełni witamina A? Przede wszystkim wzmacnia wzrok, ponieważ bierze udział w produkcji barwnika wzrokowego, odpowiedzialnego za prawidłowe widzenie po zmroku. Dlatego w szczególności powinny zadbać o jej odpowiednią ilość osoby wykonujące nocne prace, na przykład kierowcy. Poza tym wpływa na prawidłowy wzrost u dzieci, chroni nabłonek w układzie oddechowym przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z zewnątrz i wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu oddechowego. Wzmacnia układ odpornościowy, wpływa na zdrowy wygląd skóry, włosów i paznokci, ponieważ wspomaga produkcję kolagenu. Łagodzi również objawy trądzików i stanów zapalnych skóry. Chroni organizm przed wolnymi rodnikami, które powodują powstawanie zmarszczek, a także chorób układu krążenia i nowotworów. Wpływa na prawidłową budowę kości i chroni przed skrzywieniami kręgosłupa w okresie wzrostu u dzieci. Usprawnia także proces produkcji hormonu tarczycowego, tyroksyny, który odpowiada za przemianę materii. Poza tym witamina A usprawnia pracę nerek, zapobiega powstawaniu blaszek miażdżycowych, które są przyczyną udaru mózgu lub zawału serca, oraz wspomaga opalanie i chroni przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych. Jakie są objawy niedoboru witaminy A? Najczęściej na niedobory cierpią osoby, u których w diecie brakuje odpowiednich produktów spożywczych, a także nocni kierowcy, spawacze, osoby, które długo pracują przed komputerem, alkoholicy i palacze papierosów. Najczęściej występujące oznaki niedoboru to spowolniony wzrost u dzieci, osłabienie wzroku, zwłaszcza po zmroku, jest to tak zwana kurza ślepota, częste stany zapalne skóry, np. wypryski, krostki i drobne ranki, sucha, zwiotczała cera, podatna na zadrapania, uczucie suchości i pieczenie oczu, częste biegunki, infekcje bakteryjne i wirusowe oraz słabe i wypadające włosy. W jakich produktach znajdziemy najwięcej witaminy A? Otóż występuje ona w kilku postaciach: pochodzenia zwierzęcego, czyli retinolu, i pochodzenia roślinnego, czyli prowitaminy A i beta-karotenu. Dlatego dieta powinna zawierać zarówno produkty roślinne, jak i zwierzęce. Do zwierzęcych źródeł należą tran, wątróbka, w szczególności drobiowa, wołowa i wieprzowa, ryby, takie jak łosoś, makrela i dorsz, a także jaja. Natomiast roślinne źródła beta-karotenu to warzywa, w tym marchew, jarmuż, szpinak, bataty, pomidory, czerwona papryka, świeża natka pietruszki, pestki dyni, brokuły, botwina, szczaw i zielony groszek. Kolejnym roślinnym źródłem są owoce, takie jak wiśnie, brzoskwinie, śliwki, morele, pomarańcze, mango i melon. Kolejnym źródłem jest mleko i produkty mleczne, czyli masło, śmietana 18%, żółty ser i niektóre margaryny. Jakie są najczęściej występujące przyczyny niedoboru witaminy A? Otóż organizm przyswaja te witaminy z pokarmów. I zbyt niskie spożycie produktów, które stanowią jej naturalne źródło, jest częstą przyczyną niedoboru. Kolejną są zaburzenia wchłaniania w jelitach. I niedobór może pojawić się u osób, które mają zwiększone zapotrzebowanie na retinol, zaś do pozostałych przyczyn należą niedobór cynku i żelaza, które poprawiają wchłanianie witaminy A, a także zaburzenia pracy układu trawiennego i zmniejszone wchłanianie tłuszczów. I taki stan powoduje osłabienie przyswajania witaminy A
I do najczęstszych chorób tego typu należą zaburzenia pracy trzustki, choroba Leśniewskiego-Chrona i zespół jelita drażliwego. Kolejną przyczyną niedoboru witaminy A są używki, a w szczególności nadmiar alkoholu, palenie papierosów i picie dużych ilości napojów gazowanych i kawy. Prawidłowe odżywianie to podstawa w dostarczaniu do organizmu witamin i minerałów, w tym również witaminy A, która jest niezbędna do zachowania zdrowia. Ale jeżeli nie stosujesz racjonalnej diety bogatej w naturalne źródła tej witaminy i odczuwasz objawy niedoboru, to zastanów się, czy nie warto przyjmować suplementu, aby szybko uzupełnić braki. I pamiętaj, że w razie wątpliwości warto zgłosić się do lekarza lub specjalisty. I zapraszam Cię do naszej społeczności Zdrowie w Formie, aby razem z nami dbać o swoje zdrowie, cieszyć się energią i wigorem. I w tym celu dokonaj subskrypcji i wciśnij dzwoneczek, abyś na bieżąco otrzymywał powiadomienia o nowych filmach.